Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Światek Sześci, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj zobaczymy tak naprawdę do końca, co będziemy robili. Na pewno chciałbym zrobić troszkę dłuższy odcinek, zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie. Czekajcie, muszę oczywiście wszystkie rzeczy pozostawiać, ale chodzi o to, że chcieliście... takie w sumie już w miarę podzielone zdania były i część pisała, żebym zaczął przygotowywać miejsce pod domek. Druga część natomiast mówiła o tym, abym dalej kopał, ponieważ tych surowców dalej mam mało. To, że surowców mam mało, to ja o tym wiem doskonale. Ale też mówiliście, że można zrobić plecak, tak więc ja sobie zobaczę, czy ten plecak można rzeczywiście zrobić. Bug. Można zrobić, nie, czekajcie, to jest alchemical, to jest plastik. Smiling Inventory Bag, Sleeping Bag Alchemical, to są alchemiczne tylko, Peach Tea Bag, Infinite Garbage, Bagel, nie. Jedynie to mogłoby się sprawdzić, ale potrzebujemy do tego Diaxa. A to jest Galacticraft, więc... Więc nie wiem, raczej nie, jak jeszcze mogłaby być torba, no nie mam pojęcia, jak mogłaby być jeszcze torba, bo bug to tak ogólnie jest jako backpack, inventory wpiszmy, może coś będzie? Nie ma nic, dobra, trudno, czyli czegoś takiego jako tako owo nie ma. Weźmy sobie mu żelazo. Czy będziemy mieli w ogóle jakiekolwiek żelazo? Silver, copper, iron, 6 sztuków. No dobra, weźmy sobie... A, tu jeszcze mamy 3, okej. Zróbmy sobie jeszcze kilofy, pójdźmy jeszcze trochę pokopać, a później wybierzemy się na poszukiwanie terenów. Taki troszkę dłuższy, tak jak mówię, odcineczek zrobimy. Zobaczymy, ile tego wyjdzie czasowo. Ale na pewno troszkę dłuższy, dobra. Czekamy na żelazo, aż się poprzepala. Za ten czas zobaczmy, co się dzieje na podwórku, ponieważ... A, jeszcze jedzonko będzie trzeba jakieś zrobić, bo jedzonka też nie mamy. Mamy ryby. No dobra, możemy chociaż ryby upiec, zawsze to nam coś da. Tylko, że najpierw żelazo musi się przytopić, okej. Mówiliście też, żebym zaczął robić system AE, tylko że system AE, tak naprawdę, ja nie wiem, do czego służy, to jest po pierwsze. A po drugie, musiałbym poszukać poradników, więc jeśli macie jakieś poradniki, to możecie mi wysyłać na Facebooku najlepiej. A po drugie, możecie w komentarzach tutaj na YouTubie napisać, do czego ten system służy. Widziałem, że coś tam jak gdyby przytapia, nie wiem, jak to nazwać. Więc po prostu możecie mi właśnie napisać, do czego tak naprawdę ten system jest. Dobra, mamy żelazo, weźmy rybki, włóżmy. Okej. Bo nic jako tako nie mamy. O, mówiliście jeszcze, żebym zrobił sobie złoty hełm, ponieważ na hełm jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Żebym zrobił sobie złoty hełm, ponieważ gdyż iż ze złotego hełmu... No, ja chcę tylko jedną. Ze złotego hełmu mogę zrobić sobie... Znaczy, złoty hełm po prostu w ciemnościach świeci. Tak więc na pewno sobie damy tutaj tego i golda. Czemu... to są ugotowane już. Dobra, nawet nie zauważyłem, dobra. To daj mi tutaj ze 3 sztuki, niech pójdą tu, właściwie nie. No, nie. Aha, okej. Niech idzie tu i to niech idzie tu, okej, mamy 2, mamy 3. Zrobimy ten hełm i tak jak mówię, będzie trzeba się wybrać po prostu. Bo jeszcze jest Ragzak, ale Ragzak to jest... po niemiecku. Dobra. Okej, Golden Helmet. I mówiliście, że on powinien w nocy, znaczy w nocy, w ciemnościach świecić. I chyba świeci, rzeczywiście. Tak więc dobra, dziękuję wam za to. Czekajcie, tego nie potrzebujemy, tego nie, w patyków też, pochodni w każdym razie również teraz nie potrzebujemy.
Aha, nie zrobiliśmy sobie. Czekajcie, patyki jeszcze nam są potrzebne jako tako. Gdzie są te patyki? Tło, bo nie zrobiliśmy sobie tych kilofów dodatkowych. Okej, dobra. Odłóżmy patyki. Kobyl jako tako może nam się przydać. Czekajcie, jedzonko to odwrotnie. Damy irony tutaj. O, okej, i możemy iść. Zawsze dyrtek jakiś tam nam się przyda również. Czekajcie, musielibyśmy zjeść. A nie mamy żadnych jabłek, chociaż żeby wziąć, bo ja zjem te ryby teraz i nie będę już nic miał tak naprawdę. Zostanie mi jedna rybka. Jedna rybka to dla mnie to wiecie. Grzybki. Mógłbym zrobić zupki, ale. Ale zupki to nie jest dobry pomysł. Czekajcie, dobra. Trudno, to wychodzi na odwrót. Najpierw idziemy w poszukiwaniu miejsca pod domek. Ponieważ po drodze po prostu sobie pozabijamy zwierzątka, które będziemy mogli dzięki borsuk czy co innego. Ale to nam się nie przyda, ponieważ tego obstawiam, że nic nie wypada. Właściwie chyba jestem wręcz pewien, ponieważ poza odcinkiem kiedyś zabiłem i nic z tego nie wypadło. Okej, tu mamy jakąś wodę. Mamy jakiś lasek ładny. To nie jest przypadkiem lasek z Magicraftu czy coś takiego? Mówiliście kiedyś? Może być. Dobra, idźmy dalej. Wszędzie jest ten lasek w tą stronę. Jest słonia, ale ze słonia też. Gdzie jesteś, kuska? Jest kuska! Ale tylko skórę dajesz. Wąż rzeczny, tu, du. Tylko jajka. Kuska, ale kuska też. Kuski, kuski. I w ogóle, i wszystko, i nic nie daje tego, co byśmy chcieli. Dobra. Słonik nas nie zaatakuje. Okej, ale my go możemy zaatakować. Tyle, że z niego wypada tylko skóra, tak samo. No dobra, to tego malutkiego zostawimy. W przyszłości go zabijemy. Okej, idźmy zobaczyć, bo tu widzę, że chyba jeden z drugim się łączy. Dokładnie. Tam są owce, wiem, ale. Ale ja chciałbym. Bo nie chciałbym. A czy ja w ogóle mam mniej więcej takie wyobrażenie, jak chciałbym, żeby wyglądało to wszystko. Pisaliście również w komentarzach, że ten domek, co mieliśmy na Adventure Techu, będzie po prostu za mały, jak będę później dawał te wszystkie mody do środka, jak to się mówi. Ale ludzie, spokojnie można sobie później domek powiększać jak coś, więc to nie jest żaden problem. Chciałbym również jakoś na polanie się osiedlić, bo w górach ciężko będzie cokolwiek jak gdyby zlokalizować. Aha, nie zjedliśmy jej, dobra. Ani zwierzyny, ani fajnej miejscówki tak naprawdę. A, przez to już przeskakuje. Znaczy, po tym nie możemy skakać. O, tak. Dobra, zobaczmy, co tu będzie dalej. Wskoczmy na jakiś taki w miarę wysoki punkt. Albo na mapie zobaczmy może. Aha, okej. Tu mamy ogólnie tylko i wyłącznie pokazane to, co żeśmy przeszli, czyli w sumie i tak za wiele nie zobaczymy. To nie działa tak jak te stare minimapy. Okej. W sumie to z jednej strony to jest dobre, a z drugiej już tak mniej, ale. No ale okej. Dobra. Tym bardziej, że już się noc robi. Zaraz jakieś wilkołaki, nie wilkołaki, jak nas zaatakują. Ja mówię, jedzonka żadnego nie widzę. Dobra, przydałoby się wracać do domu tak naprawdę. I ewentualnie rankiem wyskoczyć w inne miejsce. Ja też muszę być teraz uważny, ponieważ kończy mi się życie. Wystarczy jeden atak od kogoś i ja leżę. Okej, jeszcze oczywiście od czasu do czasu
wpadną lagi, ponieważ się wczytuje nowe seedy, znaczy nowe seedy, nowe czanki. Okej, okay, co to w ogóle zebraliśmy? River Kane. Możemy posadzić, okej. Okay. Raczej nam się nie przyda, przynajmniej nie na razie. Tu jakieś nasionko. Mamy orzeszki, zawsze to orzeszki. Właśnie, przecież możemy trawę niszczyć i będziemy mieli orzeszków chociaż. Ja zapomniałem o tym. Aż mnie oczy bolą, nie? Ale zapomniałem. O, fajnie, fajnie, kolega. Ale możemy zbierać i będziemy mieli chociaż orzeszki. Zawsze czymś jakoś tam chociaż troszkę się najemy tym. Może nie bardzo, ale zawsze się najemy, dobra. Nasiona też się zawsze jakieś znajdą. Okej. Okay. Do domu mamy jeszcze 150 metrów. Więc chwilę nam to jeszcze zajmie, na pewno. Okej, okay, tu jest kaczuszka. Gin śmieciu. Tam są tylko pióra, to nie warto po nie iść. Dobra, byle nam nic na głowę nie skoczyło też teraz. No, albo żebyśmy my nie spadli. Też byłoby fajnie. Okej, okay, tu. Aż niecałe 100 metrów już do domu. Okej, okay, creepery, endermany. Okej, okay, tam jeszcze szkielet. Powiem tak, będzie ciekawie za moment. Chyba, że nas szkielet nie zauważy. Ani żaden inny pająk nie podejdzie do nas. Bo jeśli podejdą, to będzie już po nas. O, słyszę to gówno z tyłu. Dobra, śpimy. Okej, okay, udało nam się powrócić. Nie, ale to jak mnie oczy bolą, to jest normalnie masakra. Już dawno mnie tak oczy nie bolały. Okej, okay, mamy 6 orzeszków. Co nam w sumie wiele nie daje. Ziarna kawy dają po jednym głodzie. Orzeszki pewno niewiele więcej. Dokładnie. No ale to zawsze coś, jak to się mówi, nie? Dobra, pójdźmy może w drugą stronę. Albo w ogóle. Kij w to. Chodźmy do tej. Do tego tutaj dungeonu. Jakiś tam armor mamy. Kuski nam nic nie dadzą, to nie chcemy ich nawet. Zobaczmy, co tu będzie się działo. Może coś nam się tutaj uda wygarnąć. Bo na odcinku jeszcze nie byliśmy w takich miejscach, a na live nie każdy mógł być. Tak więc... Tak, jest tu parę rzeczy już, że tak powiem, wygarniętych przeze mnie. Dlatego, że po prostu... O, luju, ale tu się tego zrespiło. Ale się tego zrespiło, ale się tego zrespiło, ale się tego zrespiło, ale się tego zrespiło, gówna. Gin, zombiaku wielki. Okej. Co? Czemu mnie tak obróciło dziwnie? LOL, what the fuck, ginę. Wiedziałem, że zginę. Dobra, no to musimy się odzyskać swoje rzeczy. Tam był drugi od razu obok spawner, więc dlatego też zginęliśmy tak jak zginęliśmy. Ponieważ tam z drugiego spawnera po prostu wychodziły potworki. Musimy zabrać rzeczy szybko. I następnie wejść gdzieś tutaj w górę, zacząć wchodzić, żebyśmy mogli się bezpiecznie na nowo uzbroić, tak to nazwijmy. Okej, już jesteś, skurczybyku, okej. Dobra, zbierzmy to. Wejdźmy chociaż trochę na górę. Dobra, mamy to. Butów już nie mamy, rozumiem, okej. To jest unbreaking, to jest sharpness. Okej, to sharpnessa sobie weźmy. 100 sword. Oluju, on jest tak wysoko. To go nie zniszczę. Fuck you.
Gdzie jest ten dirt? Gdzie jest ten dirt? Dobra, tutaj do nas nie podejdzie już żadne gówno. Tu możemy to gówno zniszczyć. Dobra, tu nas nie zaatakuje raczej żaden gówniak. Chociaż jednak daje radę. Okej, okay, czekajcie. Co jest z tobą? Okej, okay, tam są kolejne gówniaki. Trzeba to stąd niszczyć, z góry, póki możemy. Okej, okay, tam ma chyba świecące buty. W każdym razie wyniszczmy to, co możemy. Tam jest... to jest jakiś boss? Chyba tak. Okej, okay, czekajcie. Mamy perłę, mamy Magic Cookie. Co nam Magic Cookie daje? Recover, wejście, mana. Nie mamy many. Trudno. Straciliśmy tylko i wyłącznie ciasteczko. To weźmiemy. Perły na pewno weźmiemy. To Gunpowder weźmiemy. To nam się reszta nie przyda jako tako. Szkielet. A to jest zwykły szkielet. Myślałem, że to jakiś taki mini boss, a jednak nie. Dobra, tu jest jakiś ten pająk już jest prędzej jakimś mini takim, tak to nazwijmy właśnie jak to się nazywa, cholera, mini bossem. O, właśnie o to mi chodziło. Mam mało życia bardzo, więc to nie jest bardzo dobre, a wręcz bym powiedział, że to jest bardzo złe. Ponieważ nawet nie mam czym sobie tego, to jest quartz, quartz tore. Co to gadało? Nie, nie, nie! Powiem tyle. Straciliśmy wszystko, co mieliśmy. Jestem genialny. Dobra, musimy sobie wziąć 8 sztuków. Ojojojojoj. Zrobić sobie... kominek. Jak to się mówi? Kominek, piecyk, jeden grzyb. Musimy zebrać ze staka... zbroje by się jakąś przydało, ale... czekajcie, tu mamy jakieś helmeta, mamy spodnie. Jak na razie wystarczy. Jak na razie weźmiemy sobie, zrobimy jeden złoty. I ze dwa... i ze dwa kamienne kilofy. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Jeszcze złoty zaraz robimy. I bez jedzenia wyruszymy w głębiny, ponieważ jak na razie nie widzę, żeby był większy sens. Chociaż czekajcie, zróbmy te 7 zupek. Możemy je zrobić chyba nawet w ekwipunku, jak coś, nie? Tak, dobra. Tak jak coś, to będziemy sobie robili zupki. I tyle. Nie, 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 nie. Drzwi oczywiście zamykamy. Bierzemy jeden złoty. Wiem, że złoty jest strasznie słabym, ale dobra, już weźmy. No i wyruszajmy. No nie mamy na co czekać. Surowce same się nie pozbierają na pewno, a już mi się odechciało wychodzić gdziekolwiek na zewnątrz. Wiem, że miałem szukać miejscówkę. Ale miejscówkę zaczniemy szukać dopiero, myślę, że w kolejnym odcinku, a jak nie, to... aha, czekajcie, teraz nie mam też pochodni nawet. Bo nie zebrałem ze sobą pochodni. Czy ja dobrze mówię, że nie zebrałem pochodni? To ja wziąłem tylko węgiel. Dobra, czekajcie, trzeba iść jeszcze na górę.
zabrać patyczki. A ja zapomniałem, że teraz hełmu nie mam złotego. W sumie mógłbym zrobić, ale kolejne czekanie na złoto. Nie, 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 nie. To nie w naszym stylu, że tak powiem. Dobra, bierzemy to, 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 to. Robimy pochodniałki i lecimy na dół. Będziemy kopali, dopóki nie znajdziemy jakiegoś żelaza, które będziemy mogli sobie przytopić i po prostu później będziemy już normalnie żelaznym kopali. Tylko że na początku, no po prostu. A, tu jest żelazo, dobra, to czekajcie, od razu będzie raz, dwa. Wykopmy to złotym, będzie szybciej. Chyba przynajmniej troszkę. Cztery sztuki, zawsze coś. Ogólnie też pod odcinkiem. O ludzie, czemu tutaj się tak pojawiłeś brzydko? A, no właśnie, nawet miecza nie wziąłem sobie. Będzie ciekawe, jak coś spotkamy. Polecimy w ogóle w drugą stronę. Ale chodzi o to, że po prostu dużo osób pisało, że niby, znaczy dużo osób, jedna osoba na pewno pisała, że cały czas miałem diamenty, że tego, tych diaksów minąłem tyle, że oluju o masakro i w ogóle. A prawda jest taka, że Boże, ten złoty miecz to była porażka. Nawet chyba nie wylatuje, więc warto byłoby zrobić jakikolwiek chociaż jeden żelazny. Czemu tylko dwa żelaza? Przecież tam wykopałem cztery. Jeszcze mi się słuchawki psują. Normalnie mnie szlak z nimi trafi, nie? Rockat, jak potrzebujecie kogoś do współpracy, to jestem chętny, bo mi się słuchawki psują. Czemu tylko dwa żelaza? Jakie cztery wykopałem? Dobra, na szczęście tu jest blisko. To weź tutaj. Jaki ja jestem geniusz. Wziąłem węgiel po to, żeby mieć na przepalanie, a zużyłem się tak do pochodni. Dobra. Ważne, że będziemy mieli na 2 kilofy na pewno żelazne. Być może, że nawet na 3, nie, na 3 już nie. Ale nigdy, nie, aha, dobra, to nie ma nic. Nigdy nie mów nigdy, już chciałem mówić, ale jednak zawsze mów, znaczy czasami mów nigdy, o. Dobra, mamy już 2. Weźmy sobie jeszcze jeden. I teraz pytanie, naprawdę, czy kopiemy znowu po prostu w przód? A... tak to jest, jak się dawno w Minecrafta nie grało, panie i panowie. Nie wziąłem oczywiście craftingu, nie pomyślałem o tym, żeby drewno wziąć jakiekolwiek, cokolwiek. Patyków też nie wziąłem, no oczywiście. Bo po co? Aluju. Nie, to jest porażka generalnie, nie? Ale dobra, trzeba wziąć to. Dobra, zniszczmy jak na razie tego craftinga, weźmy sobie tego. Póki jest noc, to się też prześpimy w sumie. I postanowiłem, że jednak aktualnie będziemy po prostu lecieli tylko i wyłącznie przed siebie. Jak coś spotkamy, to po prostu wejdziemy zobaczyć, czy są diaksy. Bo tego diaksa w końcu jednego nieszczęsnego cholernego chciałbym znaleźć. Zobaczylibyśmy w sumie sobie ten od razu plecak. Tam on jakiś za drogi nie jest, a zawsze można sobie sprawdzić po prostu. Być może zadziała. Chyba że po prostu prędzej to ten. Prędzej po prostu no. Skończymy ten odcinek i spotkamy się w kolejnym. No to wtedy, jak to się mówi, po prostu będę wiedział od was już, czy to w ogóle działa. Wystarczyło pójść w drugą stronę, panie i panowie. Oto i one. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Bardzo pięknie, bardzo pięknie. Mamy to, panie i panowie. W trzecim odcinku. Pięknie. Oto teraz byle do przodu. Byle do przodu. Byle się rozwijać w kolejnym odcinku. A być może nie. Zrobimy tak, że ja poza odcinkiem poszukam jakiegoś miejsca na nasz nowy domek. Ogólnie na nasz pierwszy w sumie domek, bo to baza bardziej aniżeli domek. A po prostu... czekajcie.
No ja będę musiał wyjść tło. A po prostu na odcinku już sobie tylko i wyłącznie. O, tu jest Magical. Oluju. A ja nie mam nic takiego, żebym mógł go tam odgasić. Czekajcie, czekajcie, bo on rzuca we mnie tymi miksturkami swoimi śmiesznymi. A my tego na pewno nie chcemy. Okej. Teraz pytanie, bo... czy tu może być gdzieś... Czy tu mogą być gdzieś kolejne diaksy? O tak. Nie. Nie rozlewaj się wodą, głupio. Ty, dziadu, jak ty żeś tu przyszedł? Gin śmieciu. Nie, czemu nie oddajesz, nie wydajesz żadnych głosów? A to co to jest za creeper? Dark jakiś. On w ogóle coś robił? Jestem spoizowany jeszcze. Przez pewien okres czasu. I to mi w sumie przeszkadza. Tam jest zwykły creepereł. Okej, no. No nie, no poison! Dobra, zabić mnie nie zabije, bo to gramy na łatwym. Znaczy, no, po prostu, no. To poziom trudności też ma na pewno tutaj do wiele do życzenia. Znaczy, do życzenia, do gadania. Ale dobra, tu jest pierwszy zestaw, że tak powiem. Okej, czekajcie. Bo ja już nie mam... kobla. Musimy nakopać kobla. Chociaż trochę, żeby mieć czym zakrywać te gówna. Ale za ten czas zróbmy sobie chociaż 4 zupki. Co byśmy mogli się czymś najeść. Okej, jedna poszła. Można drugą zjeść również. Okej. Niech nam się życie odnowi. Pójdziemy do creeperałka. Tak, to nie są diaksy. Diaksy są strasznie, strasznie jasne. I diaksy da się odróżnić. Czasami... O Boże, ciężko, ale diaksy da się odróżnić od całej reszty, więc spokojnie ludzie, na pewno diaksów nie ominę. Mam nadzieję. Dobra, tu jest kolejny jakiś taki przejście, tak to nazwijmy. Tutaj również mogłyby być pewne ciekawe rzeczy. Tam diaksów nie ma, tam raczej też nie. Tam raczej też nie. Czekajcie, dobra, idziemy już do tego miejsca, gdzieśmy mieli iść. Dobra. Teraz pytanie, skąd tutaj ucieka? Stąd, okej. Czekajcie, on nie wybucha? Diaksy kolejne! Dobra, zginął. Co? Co to się stanęło? Dobra, czekajcie. Oluju! Dobra, wykopujmy naokoło, co byśmy wiedzieli i mieli pewność, że nie wpadną nam nigdzie do lawy. Bo jak wpadną, to będzie kiepsko. Okej, okay. Kolejny zestaw diaksów, więc jest naprawdę mega, mega fajnie. Tylko teraz tak, o, dobra, tutaj ten diaks mamy, ten diaks również mamy. Dobra, ten też easy mamy. Okej, okay, teraz tutaj, idziemy dalej. Okej, okay. Jest tutaj, okej, okay. I jest tu. Okej, okay, mamy. Jak wpadnę z tymi diaksami, to się zajubcę. Normalnie zajubcę się na śmierć. Trzymaj się, patałachu. Dobra. Udało się. Mamy tu pochodnie, postawimy jedną. Okej. Okay. Zgaśmy ten pożar, tak to nazwijmy. A tutaj też będzie trzeba to ugasić. Okej. Okay. Okej, kilka kobla znowu. I zejdźmy sobie poziom niżej. Sprawdźmy, co tutaj by było. Tu raczej nic.
Kazaliście mi też rozkopywać dookoła tych, dookoła lawy, ale jak na razie to jest za dużo roboty. Jak na razie aż tak bardzo tych diaksów nie potrzebuję. Te diaksy, znalezienie pierwszych diaksów to jest taki rytuał w sumie i po prostu to się, tak to nazwijmy, robi zawsze. A że już mamy pierwsze diaksy, to już możemy spokojnie, jak to się mówi, normalną rozgrywkę zacząć. Wejdźmy sobie tutaj, w tą stronę. Czekajcie, co by nas tutaj nie korciło, że tak powiem. Aha, nie mamy już kobla. Okej, to musimy trochę go nakopać, zanim wejdziemy dalej, ponieważ będzie ciężko bez niego, ponieważ będzie tutaj dużo zostawiania. Okej. Dobra. Ile go mamy? 20 niecałe. Dobra, wystarczy jak na razie. Oczywiście. Tutaj, 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 tutaj i tutaj. O, okej. Lawa powoli opada sobie. Tutaj, tutaj. O, luju. Abym się wiupcył. Tutaj, 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 tutaj i tutaj. Okej. Teraz tuło, tuło, tuło. I znowu nie mamy więcej. O, szybko ten cobblestone schodzi. Mimo wszystko. Dobra. Zbierzmy sobie. Postawmy tuło. W tą stronę już na pewno nie leci. Teraz tutaj o. Okej. I jeszcze nie tu, tylko no właśnie, okej. Dobra, idziemy sobie w tą stronę, sprawdzimy tutaj, co tutaj będzie. 2, 3, 4, oczywiście, po co dalej? Tu, o, okej. Co my tutaj teraz mamy? Co to za komnaty? Nether warty już tu? What the hell is that? Nether? Wychodzę. Wolę nie mieć z tym nic do czynienia. Dobra. Jeśli tam mogę coś fajnego znaleźć, to możecie mi napisać. Ja sobie później na pewno wejdę tam. O ile o tym miejscu będę pamiętał. Wy na pewno będziecie pamiętali. Więc, że tak powiem, zapamiętajcie to miejsce. Ale jak na razie... Tutaj, tutaj, tutaj. Okej, okay, pięknie. Zamaziane. Okej, okay, potrzeba kolejne... Kolejne cobblestone, żeby tutaj się podsadzić wyżej. Dobra. Nakopmy. Dobra. I okej. Okej. Okej, tutaj, tutaj mamy pochodniałki, a tutaj już nie ma nic poza złotem, które w sumie możemy zebrać, zawsze nam się do czegoś tam przyda. Chociażby na miecz, nie, to ze srebra, tak? Na wilkołaki, czy złoty się robiło? No nie pamiętam już, szczerze mówiąc. Złoty czy srebrny? Czekajcie, tam też chyba jest złoto, czy to jest ten jakiś tam dziwny... Nie, to jest yellowite, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery i giniesz. O, duch jeszcze! No tak, zapomniałem, że teraz duchy jeszcze są. O nie, idziemy, zbieramy to, zabieramy i kończymy ten odcinek. Ja nie pozwolę na to. Zapomniałem, że mój Boże. Na szczęście daleko w sumie nie poszliśmy. Bo zaledwie tutaj. I pamiętam mniej więcej, gdzieśmy byli. O, ale nas odrzuciło, luju. Dobra, idziemy po nasze rzeczy, jesteśmy. Dobra, wszystko zebrane. Jest 10 diaksów, to najważniejsze.
Teraz tutaj uważnie, co by do lawy nie wpaść. Kolejny creeper, kolejny dziad. Dobra, idę szybko na górę, odłożymy to. Ja tymczasem wam dziękuję. Oczywiście, jeśli wam się odcinek spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapeczkę w górę. Napiszcie, co chcielibyście w kolejnym odcinku, ale raczej jest to postanowione, że pójdziemy po prostu właśnie budować już, ponieważ postaram się poza odcinkiem znaleźć miejsce. A na odcinku jest, są nasze diaksy. No, a na odcinku właśnie pójdziemy sobie budować nasz domek, przynajmniej go przygotowywać, fundamenty i tak dalej, i tak dalej. No i co, no to byłoby tyle. Oczywiście mówię, zostawcie łapeczkę, komentarz, ewentualnie wypełnijcie ofensywnego refinka w opisie tego filmu, takiego młodzieżowego, jakby to Cytrus powiedział. No i tyle, no, do kolejnego, na razie, no i pa, pa.